musimy pamiętać, że my będziemy grali teraz z zespołami praktycznie z czołówki światowej, a te zespoły będą grały z zespołami z drugiej strony od nas, z grupy, z którymi my dosyć gładko wygrywaliśmy i jednak oni połapią jeszcze bardzo dużo tych punktów, a my będziemy się mierzyli w tej chwili naprawdę z silnymi drużynami i musimy być bardzo uważni. Nie zastanawialiśmy się naprawdę, która z tych drużyn będzie najmocniejsza. Te wyniki tak padały losowo i nieprzewidywalnie, że nikt chyba nie był w stanie przewidzieć dokładnie, co się stanie w tej grupie D. My się cieszymy, że jednak te drużyny pogubiły punkty na sobie w przeróżny sposób i to daje nam mały komfort, ale no tak jak już wcześniej mówiłem, że to jeszcze nic nie znaczy i będzie bardzo trudno.